Hej mordeczki, witam was na moim vlogu. Weźcie sobie coś dobrego do pićka, coś puchatego na kolanka i lecimy z tematem. Jest, słuchajcie, czwartek, godzina 8 rano, we Wrocławiu jest przepiękna pogoda. Cudownie świeci słońce, jest już tak mocno wiosennie. Zrobiłam sobie śniadanko i będę teraz jeść oraz dodawać wcześniej nagrane openingi paczek PR-owych na Instagram. Teraz jesteśmy na etapie nagrywania reelsa makijażowego, tutorialu na Instagram. Umyłam sobie włosy, też żeby one były takie, wiecie, świeże ze względu na cięcie tej grzywki, bo będzie cały osobny film na ten temat. Ojej, wy nie wiecie jakiej grzywki! Ajdź! Spoiler, sorry. No słuchajcie, będę dzisiaj ścinać grzywkę. Będę dzisiaj ścinać grzywkę i zobaczycie w tym filmie to, jakby proces oraz efekt końcowy, ale będzie cały osobny film, jakby w którym krok po kroku będę tą grzywkę ścinać. Nie będzie to żaden tutorial, broń Boże. No i... O. I teraz właśnie nagrywam makijażowy reels na Instagram. Później przerwę to jakby przed tym etapem końcowym, ja to nazywam mizdrzenie się, bo wiecie, zawsze jest taki moment w tych filmach, że już cały make-up jest zrobiony, jakby już cała styluwa, włosy i tak dalej, no i wiecie. I ja to właśnie nazywam mizdrzeniem się i to mizdrzenie się chciałabym, żeby było już w grzywce, także taki jest plan. No i w międzyczasie nagrywam z wami vloga, więc tak naprawdę jest to nagrywanie kilku filmów naraz. Ten etap, który robię teraz, robię poza kamerą, czyli to oczko zrobiłam na kamerze i wiecie, i jest ten motyw, że... A potem zabieram i już makijaż tego oka jest zrobiony. Powiem wam, że tak się przyzwyczaiłam do pracy na tasiemkach, że ja już chyba nie umiem inaczej. Znaczy umiem, bo wiecie, pomaluję się jak nie mam tasiemek pod ręką, ale lubię. To sporo ułatwia. A na ustach mam błyszczyk, o który cały czas pytacie. Jestem zasypywana pytaniami, czy powiększyłam usta, a często nawet na Instagramie nie czy powiększyłam usta, tylko gdzie po prostu powiększyłam usta, ile mililitrów, kiedy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i zawsze odpowiadam zgodnie z prawdą, że nie powiększałam ust. Jak będę powiększać, to na pewno zabiorę was ze mną. Ale to, co mam teraz na ustach i to, co ogólnie robi taką robotę, jeżeli chodzi o te usta, to jest ten błyszczyk. Nie wiem, czy mogę to nazwać błyszczykiem, czy bardziej balsamem. Catrice Volumizing Extreme Lip Booster Hot, czyli ekstrakt. Ja już wam to bardzo wiele razy pokazywałam. Też jest to już moje nie wiem, które opakowanie. I on ze wszystkich produktów powiększających usta właśnie w taki sposób, że mrowi, piecze i tak dalej, daje mi najlepszy efekt. Grunt to nałożyć go tak jakby na granicę ust też, czyli powyżej tego konturu ust, wtedy jest jeszcze lepszy efekt. Czekajcie, bo mi telefon dzwoni. Teraz jestem, słuchajcie, na takim etapie, nałożę jeszcze błyszczyk, jak go znajdę. Dobra, znalazłam. I robię przerwę w nagrywaniu tutorialu, bo będę nagrywała Insta Stories dla klienta z maskarą Vagens, więc jakby wiecie, ona będzie w tym make-upie, nie? I aplikację maskary nagrywam na story, a potem wracam na film z aplikacją tej samej maskary i z aplikacją ust. Mizdrzenie, klasycz. A nie, jeszcze ta grzywka! To może nie, tak teraz sobie myślę, że może, żeby nie kombinować, to to nagram to zakończenie jeszcze bez tej grzywki i potem po prostu nagramy sobie grzywkowy film i grzywkową wstawkę. Dobra, ja jestem, słuchajcie, na takim etapie, że w końcu skończyłam nagrywać takiego reelsa na Instagram z tutorialem. Jak kończę nagrywać makijaż, mizdrzenie i tak dalej, to zostaje mi
Dogranie produktówek wygląda to zazwyczaj w taki sposób, że po prostu. Just checking my makeup. Że po prostu, wiecie, biorę wszystkie te produkty, które użyłam, czyszczę je, bo makeup is messy. Po prostu. Czyszczę je, żeby czyste, żeby ładnie wyglądały na filmie. To zajmuje sporo czasu. Potem dogrywam produktówki i produktówek najbardziej nie lubię nagrywać, bo to jest bardzo takie monotonne i właśnie czasochłonne. Zrobiłam przerwę na jedzonko i mamy już godzinę 16:55. Tyle to trwa po prostu. No i w tym momencie jestem już na rozłożonym setupie przed kamerą i tutaj spoglądam w podgląd, zaraz Wam pokażę. No i będziemy ciąć tą grzywkę, więc ja Was położę obok, żebyście też trochę widzieli, ale nie za dużo, o co by Was tu oprzeć. Oprę Was o szklankę z wodą, słuchajcie. Very, very professional. Yo, 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 yo! No i co? Fingers crossed, huh? Dobra. Biorę sobie, słuchajcie, nożyczki. To są nożyczki, no teoretycznie do włosów. Natomiast to nie są jakieś super, niesamowite nożyczki fryzjerskie. Są nożyczki do włosów z Rossmana. I one służą mi, o moje włosy, wyłącznie... Równo, bo to wiecie, nie wiem, czy to ma znaczenie. Witam się już z Wami z aparatu. Bo skończyłam nagrywać studyjnie na dziś, więc zdjęłam sobie aparat ze statywu i thanks God, bo nie podoba mi się ostatni vlog cały nagrany telefonem i wiecie, jak go montowałam, to miałam takie God, już nie będę nagrywać vlogów telefonem, po czym większość tego vloga nagrałam telefonem. Coś Wam tutaj podłożę, żebyśmy się mogli lepiej widzieć. Hej! Hej! No i co? I jak w ogóle? I co? Ja jestem zakochana w tej grzywce. Jestem in love. Oj, tak może nie. Halo. O. Jestem in love. Pokażę Wam, jak według mnie to wygląda najładniej. Tak. Więc pewnie często, albo w ogóle tak. O. Będę teraz chodzić w takich spiętych włoskach. O, powiem Wam, że jestem mega zmęczona. Jest 18:24 i takie siedzenie przed kamerą i nagrywanie jest męczące tak dla mnie tak emocjonalnie. Ja się muszę totalnie wyciszyć po takim nagrywaniu, bo to strasznie wyżera energię po prostu taką życiową. Nie wiem, jak to inaczej nazwać, nie? No bo jestem taka... Jesteśmy ogólnie, wiecie, no jak nagrywamy filmy, no to tacy... pełni energii, uśmiechnięci, tacy, wiecie, no jakby przez bite na przykład 15 minut, czy tak jak w moim przypadku te filmy są o wiele dłuższe, 20 czy 30, jesteś jedyną osobą zabawiającą widza, więc nawalasz cały czas. I po takich kilku filmach ma się takie... i nie chcesz z nikim rozmawiać. Ja dzisiaj o 20 wychodzę, jest... Gdzie ja dałam ten telefon? Przed chwilą go miałam. Ej, nie, poważnie, przed chwilą go miałam. Dobra, jest. Jest 18:25, więc mam półtorej godziny. Idę jeszcze wykąpać Tyśkę. W ogóle ostatnio widziałam pod jednym z filmów rozkminę na temat tego, kto to jest Tyśka, i ktoś napisał, że to jest moja siostra. Nie, to jest mój pies. Także idę wykąpać Tyśkę. Dzisiaj, jeżeli chodzi o pracę, to by było na tyle. Zrobiłam jeszcze zdjęcia. Jejku. Nagrałam kilka TikToków. No i teraz będę jeszcze coś sprzątać chatę, ogarniać się do wyjścia. W sensie ja się po prostu tylko na szybko ubiorę. I ogarniać Tysia i jego całą toaletę. Myślę, że dzisiaj się już nie zobaczymy. Ale zobaczymy się jutro. Hej, przychodzę do Was już, słuchajcie, w poniedziałek w ogóle. Także na kanale jest w ogóle już ten film, w ogóle, ten film z grzywką. Ja muszę rozwiesić pranie i się z Wami pożegnać. Jak widzicie, w ogóle ciekawostka, da się ją spiąć. Odkryłam to dzisiaj rano, bo jestem przed myciem włosów, że da się ją spiąć, więc w ogóle jest idealna. Bo grzywka, która wygląda jak grzywka, taka wiecie, że jest faktycznie grzywką na czole, ale da się ją spiąć.
To jest połączenie grzywki, która jest najbardziej wkurzającą włosową rzeczą na świecie chyba. I wygody, bo można ją spiąć. Dobra, za dzisiejszego vloga ja i moje pranie już Wam bardzo serdecznie dziękujemy. Widzimy się w kolejnym filmie. Przypominam, że teraz są zmiany w publikacji filmów, ponieważ filmy leciały zawsze dwa razy w tygodniu, wtorek, piątek, a teraz będą leciały poniedziałek, środa i piątek. I tak poprzemieniałam, żeby dało się wcisnąć ten trzeci film w tygodniu i żeby był, wiecie, jeden dzień przerwy dla mnie na odsapkę. I dam Wam znać na Instagramie, kiedy wracamy z live'ami niedzielnymi. Także wtedy będzie poniedziałek film, środa film, piątek film i niedziela live. Buziaczki, bye!